Biznes Lubelski 2018 to projekt realizowany przez zespół, oddział Biznes Lubelski, zespół Biznes Lubelski w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. To cykl spotkań dla przedsiębiorców, robiony przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla samorządów i dla instytucji otoczenia biznesu. Zweryfikowaliśmy taki problem w regionie, przede wszystkim braku tego kontaktu wzajemnego pomiędzy przedsiębiorcami, a dodatkowo chcieliśmy zweryfikować, jakie przedsiębiorcy mają potrzeby, a także zasilić ich wiedzę, która będzie niezbędna, myślę, w tych nowych regulacjach podatkowych. Dlatego też jeden z paneli to JPK, VAT, RODO i split payment, czyli nowe regulacje podatkowe i prawne. Jeden z tematów, myślę, ważny dla przedsiębiorców to negocjacje i mediacje. Mamy świetnych prelegentów, jeżeli chodzi o ten zasób właśnie wiedzy dotyczący arbitrażu czy negocjacji w biznesie. No i kolejny element to oczywiście informacje dotyczące tego, jakie działania podejmuje poza tym projektem Zespół Biznes Lubelskie, jakie działania podejmiemy jeszcze do końca roku i jakie będą wprowadzane w roku 2019. Tak samo jak w sporcie, tak samo w biznesie liczą się cechy, które pozwalają osiągnąć cele. W sporcie uczymy, dlatego sport jest tak bliski biznesowi i tak samo może być doskonałym przykładem do tego, żeby właśnie osiągać swoje cele w biznesie. W sporcie uczymy się wyznaczać cele, uczymy się realizować, konsekwentnie je realizujemy, uczymy się wychodzić z porażki i wyciągać z niej doświadczenie. To, co jest potrzebne potencjalnemu, małemu, średniemu i dużemu przedsiębiorcy. Dzisiaj będę o tym mówiła, jak pokonywać przeszkody, jak wyznaczać sobie cele, jak walczyć o swoje marzenia, ale przede wszystkim jak robić coś, co lubimy. Ja prowadzę działania na terenie granicy z Ukrainą, czyli to jest na całej długości województwa lubelskiego i tam wspieram nasz największy telekom w Polsce, nie będę wymieniał nazwy, żeby go mocno nie reklamować. W każdym razie jedyną przeszkodą są kwestie formalne, czyli współpraca z urzędami, kwestie podatkowe, nie ukrywam, i kwestie uzyskiwania informacji na ten temat. Ale ja sobie radzę z tym po prostu. Jako przedsiębiorca nie mam większych problemów z tym i firma działa bardzo prężnie, rozwija się i obsługujemy głównie obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy. Na pewno split payment i ten podział i to płacenie VAT-u na pewno utrudni biznes, ponieważ ja osobiście ze swojej strony rozliczam się kwartalnie. I kwestia wygląda tak, że pieniądze będą mrożone na 3 miesiące. Akurat w moim wypadku, gdzie te przychody są odpowiednio wysokie, to może nie będzie to jakiś ogromny problem, ale wiem, że wiele osób prowadzi małe firmy i one istnieją na granicy, prawda, tych przychodów i dochodów. I tutaj, jeżeli ktoś zamrozi pieniądze na 3 miesiące, które cały czas generują inne pieniądze, to te pieniądze nie będą generowane, ja jestem pewien. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 1/4 małego biznesu to po prostu padnie. To jest pewne.